Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Wówczas niektórzy z jego uczniów mówili między sobą: cóż to znaczy, co nam mówi? Chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Oraz idę do Ojca. Mówili więc: cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada. Jezus poznał, że chcieli go pytać, i rzekł do nich: pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bracie i siostro, zauważcie, że to, co Pan Jezus dzisiaj mówi nam w Ewangelii, dosłownie się stało. Gdy Pan Jezus umarł, apostołowie się smucili, On od nich odszedł. Ale ci, którzy spowodowali Jego śmierć, się cieszyli, radowali, że dopięli swego. Ale jakże szybko to się odmieniło, że apostołowie byli przepełnieni radością i ta radość się trwała. I zauważcie, bracia i siostry, że dzisiejsza Ewangelia daje nam bardzo konkretną naukę na codzienne nasze życie. Ile razy tak jest, że jeśli dopniemy swego, mimo przykazań, mimo tego, co inni mówią, to mamy chwilową satysfakcję, że ja wygrałem. Ale ta satysfakcja szybko ulatuje. Bo tak naprawdę tylko i wyłącznie kroczenie z Chrystusem może nam dać radość. Nie radość, która karmi moją pychę, moją wyolbrzymioną wielkość siebie, ale karmi tą nieprzemijającą radość. Ten pokój serca, który jedynie Bóg może dać. I dlatego warto sobie zadać pytanie, czy różne radości w moim życiu lub też brak radości pochodzą od Boga, czy są moim ciągłym odnawianiem się w krótkotrwałych radościach, w moim dopinaniu swojego, że sobie to kupię, że to zrobię, że tutaj postawię nogę, bo nie czuję w sobie wartości, nie czuję w sobie radości i myślę, że to mi da tą radość. Te nowe buty, ta nowa gra. A Pan Bóg mówi: zobaczysz, jak szybko ta radość minie. Bo jest tylko jedna radość, która nie przemija. I to jest relacja z Bogiem. Błogosławionego czwartku i szczęścią Bożym.